Jeśli regularnie obserwowałeś topowe kryptowaluty pod względem kapitalizacji, to prawdopodobnie możliwe, że zauważyłeś Injective z tickerem INJ, który wkradł się w topową 30 w mało subtelny sposób. A mianowicie, to w ciągu jednego miesiąca cena tokenu się podwoiła wraz z kapitalizacją. Jednak w przeciągu jednego roku, a mianowicie 2023 roku, to cena ta poszybowała nawet 30-krotnie wyżej. Ale czy jesteśmy za późno? Czy Injective to jest temat, który powinniśmy odstawić na bok? Czy może jednak właśnie teraz zagłębić się w to, co on ma do zaoferowania, czym w ogóle jest i spróbować coś tutaj ugrać? Dlatego w tym materiale przybliżę Tobie, czym konkretnie jest Injective, co stoi za tak potężnymi ruchami oraz poruszymy również temat potencjału na przyszłość, jeśli chodzi o trzymanie tą kryptowalutę długoterminowo, czyli minimum 1 rok. Nie przedłużając, lecimy z tematem. Injective Protocol to jest blockchain warstwy drugiej, zbudowana na platformie Cosmos SDK. Cosmos SDK, dla tych nie w temacie, jest to główna, jeśli można tak nazwać, funkcjonalność ekosystemu Cosmos z kryptowalutą Atom na czele. Jeśli chodzi o Cosmos oraz Atom, to jest to temat, który jeszcze aż tak wbrew pozorom nie pokazał pazura, jeśli chodzi o zachowanie ceny w tym roku w stosunku do innych kryptowalut. Jak zresztą sam przed chwilą widziałeś zachowanie INJ. W przypadku Cosmos mamy do czynienia z kapitalizacją ponad 4,5 miliarda dolarów, co czyni tą kryptowalutę 20. największą kryptowalutą spośród prawie 9 tysięcy aktywnych kryptowalut na stronie CoinMarketCap. A to wszystko mówię Tobie po to, abyś zrozumiał, że rosnący popyt na produkty oferowane przez różnego rodzaju ekosystemy oraz platformy i protokoły znacząco odbija się na projektach, które są budowane na tych ekosystemach. Mogliśmy to zauważyć również na Solanie w ostatnim czasie. Bardzo mocny wynik Solany od początku roku. To również przyczyniło się na nawet jeszcze mocniejsze wyniki kryptowalut, które powstały właśnie w tym ekosystemie. Atom, tak jak mówiłem, na chwilę obecną zdecydowanie zachowuje się bez fajerwerków, jednak to Injective pokazał, że jest to ekosystem warty uwagi, na którym potrafią być zbudowane monstrualne wręcz infrastruktury, jakim jest m.in. Injective. A skąd w ogóle biorą się te tokeny INJ? Otóż ten blockchain warstwy drugiej opiera się na mechanizmie konsensusu Proof of Stake BFT. I zaraz ten skrót rozwiniemy. Jednak ogólnie oznacza to, że uczestnicy sieci, czyli walidatorzy, proponują nowe bloki, a następnie głosują, aby zadecydować, czy dany blok powinien być dodany do łańcucha, czy nie. Więc w skrócie, Injective Protocol wykorzystuje posiadane przez uczestników tokeny do podejmowania decyzji przy użyciu mechanizmu Proof of Stake BFT i to zapewnia dotychczas bezpieczne i efektywne funkcjonowanie sieci, umożliwiając handel instrumentami pochodnymi bez centralnej władzy. A do tego cała sfera NFT, również z tego co widziałem, znalazła swój kącik w ekosystemie Injective. Czyli na swego rodzaju innowacyjnym blockchainie, który oferuje gotowe moduły dla deweloperów, takie jak na przykład zdecentralizowana księga zleceń, czyli Order Book. Projekt ten jest otwartą i interoperacyjną platformą inteligentnych kontraktów, inaczej smart kontraktów, co podkreśla jego unikalność. Ekosystem Injective to sieć zdecentralizowanych aplikacji skoncentrowanych na zapewnieniu użytkownikom najlepszych doświadczeń w dziedzinie zdecentralizowanych rynków finansowych, produktów, usług, narzędzi i aplikacji. Ale zanim przejdziemy dalej, muszę Tobie wyjaśnić, czym jest ten skrót i dlaczego znalazł się on przy konsensusie Proof of Stake. Otóż BFT, czyli Byzantine Fault Tolerance, to pojęcie w systemach rozproszonych lub zdecentralizowanych, mówiące o zdolności systemu do poprawnego funkcjonowania pomimo awarii lub nieuczciwości pewnej liczby jego komponentów, np. walidatorów. W kontekście blockchain i mechanizmu konsensusu Proof of Stake BFT, takiego jak Injective Protocol, oznacza to odporność na błędy i ataki poprzez umożliwienie uczciwym węzłom osiągania porozumienia, nawet gdy inne są nieaktywne, działają niepoprawnie lub są po prostu nieuczciwe. Zatem zerknijmy sobie na szybko, jakiego rodzaju aplikacje można znaleźć na Injective. Jednym z nich, lub takim głównym, jest to Helix. Jest to kluczowy DEX, czyli zdecentralizowana giełda, umożliwiająca handel kryptowalutami oraz ich instrumentami pochodnymi, czyli m.in. dźwignią. Wyróżnia się zerowymi opłatami za gaz, intuicyjnym interfejsem użytkownika i dostępem do niszowych rynków międzyłańcuchowych. Mamy jeszcze Mito, protokół, który skupia się na nowych, startujących, świeżych projektach poprzez ich launchpad oraz generowanie zysków w ramach yield generation. Kolejna aplikacja to Black Panther. Jest to protokół zarządzania aktywami zaprojektowany w celu osiągnięcia doskonałych zwrotów, w celu osiągnięcia jak najlepszych zwrotów ze swoich
cyfrowych aktywów w tym ekosystemie. Idąc dalej, to Thalys. Jest to pierwszy natywny rynek NFT oparty na platformie Injective, wprowadzający ekosystem NFT Finance do protokołu Injective. Ale wejdźmy jeszcze głębiej. Otóż Injective Chain, pamiętajmy, że jest to publiczny blockchain, czyli coś jak rozległa księga rachunkowa wszystkich jej użytkowników, która zapisuje wszystkie transakcje w bezpieczny i transparentny sposób dotychczas. Ta sieć, znana jako Injective Chain, działa na zasadzie Delegated Proof of Stake, co oznacza, że każdy może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących tej sieci, nie wymagając specjalnych zezwoleń. I tak jak to bywa w przypadku większości blockchainów, wszystkie transakcje są otwarte i widoczne dla każdego, co daje użytkownikom pełną kontrolę nad swoimi operacjami, a ponadto dzięki tej technologii można szybko tworzyć nowe rynki finansowe i handlować różnymi instrumentami pochodnymi. Ale nie zapomnijmy, że cała ta sieć została zbudowana przy użyciu Cosmos SDK, a struktura konsensusu Proof of Stake pozwala na błyskawiczną finalizację transakcji. Czyli zwieńczając to wszystko, można powiedzieć, że innymi słowy, jest to jak bezpieczna i szybka księga rachunkowa dotychczas, na której każdy może pracować i którą każdy może sprawdzać. Jednak to, co teraz wymieniłem, to można również przypasować wielu innym blockchainom, dlatego teraz skupmy się na unikalnych aspektach. Więc Injective stosuje pewne mechanizmy, aby zabezpieczyć użytkowników przed pewnymi problemami. Po pierwsze, korzysta z częstych aukcji wsadowych, co oznacza, że transakcje są grupowane i przetwarzane w określonych interwałach, co utrudnia manipulacje rynkowe. Dodatkowo to logika rozliczeniowa, czyli sposób, w jaki są obsługiwane i rozliczane transakcje, jest ustalana z góry, co zapewnia pewność, że transakcje będą przetwarzane w sposób sprawiedliwy. Co do interoperacyjności, czyli zadań między różnymi łańcuchami bloków, to Injective może działać z innymi sieciami, takimi jak Ethereum czy Solana, co oznacza, że użytkownicy mogą łatwo przemieszczać się między różnymi sieciami, oczywiście przy pomocy odpowiednich narzędzi, i naturalnie współpracuje także z ekosystemem Cosmos, co dodatkowo zwiększa jego zdolność do współprac z różnego rodzaju technologiami. Ponadto, tak zwana neutralność płynności oznacza, że każda giełda korzystająca z Injective ma dostęp do wspólnej puli użytkowników i środków, eliminując potrzeby posiadania własnych zasobów na start. I cała ta sieć jest zdecentralizowana, co oznacza, że decyzje dotyczące nowych rynków i zmian w protokole są podejmowane przez zdecentralizowaną, autonomiczną organizację, czyli w skrócie DAO, co wprowadza element takiej równości i uczciwości, jak na aktualne standardy. Bardzo ważny temat w analizie projektów jest ich tokenomia. I w deflacyjnej tokenomice Injective stosuje się metodę buyback and burn, spalając 60% opłat tygodniowo. A teraz rzućmy sobie okiem, jak zostały tokeny ulokowane. Na pierwszym miejscu z największą alokacją w wysokości 36% na rozwój ekosystemu zdecydowanie możemy stwierdzić, że taka proporcja jest zachęcająca, sugerując, że priorytetem jest reinwestowanie i zwiększanie użyteczności Injective w perspektywie długoterminowej. Kolejne 20% zostało przeznaczone dla głównego zespołu i założycieli, i to przynajmniej na chwilę obecną jest taki trochę standard, a również jako zachęta do dalszego rozwoju Injective, a stopniowe odblokowywanie tokenów do 2024 roku sprzyja zatrzymywaniu kluczowych członków zespołu zaangażowanych w długoterminową wizję. Natomiast skromne przydziały w ramach prywatnej i launchpadowej sprzedaży, czyli 16,6%, powinny ograniczyć krótkoterminową presję na sprzedaż ze strony prywatnych inwestorów. A fundusz społecznościowy w wysokości 10% promuje decentralizację i dostosowanie zachęt do szerszej bazy użytkowników, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu. Po wcześniejszej sprzedaży na launchpadzie i bieżących dotacjach doradczych, które stanowią jedynie 2% całkowitej podaży, to Injective aktywnie nawiązuje partnerstwa w zakresie użyteczności i integracji. Na dzień 15 grudnia 2024 roku pozostało już tylko jeden unlock, jedno odblokowanie tokenów, które odbędzie się 21 stycznia 2024 roku, czyli już niebawem. Jak przed chwilą zauważyłeś, Injective startował na launchpadzie, tak więc o co z nimi chodzi? Mogę tutaj również na szybko wytłumaczyć, jest to zdecydowanie temat warty uwagi. Zatem wchodzimy sobie na giełdę Bybit i tutaj w zakładce Trade u góry schodzisz na sam dół i jest launchpad. Każdy zweryfikowany użytkownik Bybit może korzystać z launchpadów oraz brać udział w inwestycjach w nowe projekty. A jak sobie zerkniemy na zwroty z inwestycji, jakie one oferowały historycznie, no to zdecydowanie warto przynajmniej się zainteresować tematem, więc zostawiłem Tobie link poniżej pod tym filmem do giełdy Bybit. Ja również sam z niej korzystam i tutaj również znajdziesz Injective do tradingu lub do po prostu zwykłego zakupu spot.
Tutaj również musimy poruszyć bardzo ważną kwestię, czyli price action, zachowanie ceny w ostatnim czasie. Jak widać, tutaj lepiej pokazana jest skala ostatnich monstrualnych wzrostów. A na wykresie jednotygodniowym widzimy jeszcze bardziej, z czym mamy tutaj do czynienia, jeśli chodzi o aktualną pozycję ceny historycznie. Więc ja osobiście nie kupuję Injective w aktualnej cenie i naturalnie będę Was informować o tym ruchu na moim Telegramie, który również znajdziesz w opisie, więc po obejrzeniu tego materiału upewnij się, że zerkniesz tam w opis. Najzwyczajniej może się opłacić. I w tym wszystkim pamiętajmy, że ja mówię tutaj o perspektywie długoterminowej, ale również na moim Telegramie dzielę się bardziej krótkoterminowymi zagrywkami. Podsumowując, to wiemy już, że Injective ma starannie opracowany plan dystrybucji tokenów z dużą częścią alokowaną na rozwój ekosystemu, zespół i społeczność, potencjalnie wspierając długoterminowy, zdecentralizowany wzrost. Zarówno jeśli mowa tutaj o nowych użytkownikach, jak i środków ulokowanych w tej sieci. Na chwilę obecną Total Value Locked wynosi nieco ponad 18 milionów dolarów. I co ciekawe, to jest stosunkowo mała liczba w stosunku do kapitalizacji Injective. I na tle innych warstw drugich, to ta metryka nie wypada najlepiej. Porównajmy sobie na przykład Total Value Locked Arbitrum, czyli na chwilę obecną około 2,5 miliarda dolarów. Idąc dalej, to również jedna z wiodących warstw drugich, czyli Mantle, na chwilę obecną posiada Total Value Locked na poziomie 123 milionów dolarów. Zatem oprócz samej spekulacji, jeśli mowa tutaj o długoterminowym sukcesie tego ekosystemu, to zdecydowanie musimy zauważyć przyrost realnych użytkowników oraz funduszy w postaci TVL oraz większej ilości wdrażanych aplikacji właśnie na tym ekosystemie. Ostatnie wzrosty cenowe zdecydowanie przykuły uwagę różnego rodzaju twórców projektów do tego ekosystemu. Patrząc po impecie tego ruchu, to zdecydowanie warto obserwować, co się dzieje z tym ekosystemem. Pamiętajmy też, że prawie wszystkie tokeny zostały już rozdysponowane, a jedynie niewielka transza pozostaje dla zespołu i doradców na początku przyszłego roku. Na chwilę obecną Circulating Supply, czyli liczba tokenów w obiegu, wynosi 83 755 000 tokenów INJ, czyli nieco ponad 83,7% tokenów jest już na rynku, zatem możemy mieć tutaj do czynienia ze zdecydowanie mniejszym wolumenem sprzedażowym niż w przypadku kryptowalut, których liczba tokenów wynosi do jedynie parę procent lub paręnaście procent w stosunku do całej łącznej podaży. A solidna użyteczność tokenów generuje popyt, obejmując prawa do zarządzania, deflacyjne buyback and burns z opłat, atrakcyjne zyski ze stakingu i różnego rodzaju zachęty dla deweloperów, aby budować na tej sieci. Mogą być to kolejne incentywy, aby przykuć jeszcze to większą uwagę na ten ekosystem. A pamiętajmy też, że ponad 112 milionów dolarów wartości INJ zostało już spalonych z opłat, co stanowi około 5,8% całkowitej podaży. Spalanie przewyższa inflację, generując presję deflacyjną, czyli w aktualnym tempie to tych tokenów po prostu będzie coraz to mniej z czasem, co przy rosnącym popycie może dać przyjemne wyniki. Ale czy tak będzie, to tylko czas pokaże. Pamiętajmy, że token INJ zanotował około 30-krotny wzrost tylko w tym roku i 40-krotny wzrost od czasu dystrybucji tokenów na Launchpadzie. Zatem weźmy wszystko, co dzisiaj usłyszałeś w całość i wyciągnijmy z tego parę zdań. Otóż Injective wdrożyło jedne z takich zdrowszych i mocniejszych mechanizmów tokenomii i użyteczności obecnie obserwowanych w różnego rodzaju protokołach oraz ekosystemach. Zbalansowana dynamika promuje trwały wzrost, dostosowując zachęty dla użytkowników, programistów, inwestorów i głównego zespołu. A ciągłe palenie tokenów i ograniczone pozostałe uprawnienia sprawiają, że INJ staje się mocnym tak zwanym ultrasound money i coraz to rzadszym aktywem. Miejmy na uwadze ograniczoną dostępność, która jest wynikiem deflacji, bo tak jak mówiłem, aby wzrósł popyt, musimy widzieć jeszcze więcej aplikacji budowanych w tym ekosystemie, więcej użytkowników, więcej po prostu pieniędzy w tym ekosystemie, które będą dalej napędzać i wspierać wartość Injective. Jednak to już jest spekulacja i wszystko to, co tutaj usłyszałeś, to było obiektywne zebranie informacji, ja nie jestem żadnego rodzaju doradcą, po prostu dzielę się tym, co widzę z Tobą. Nie mogę Tobie udzielić rady inwestycyjnej, ale powiem Tobie, że tak, poluję na Injective i zrobię zakupy przy większej korekcie. Nawet jeśli ten token już urósł, to ja nie mam żadnego problemu z kupowaniem wysoko, żeby sprzedać jeszcze wyżej, oczywiście docelowo. A na koniec to jednak dam Ci jedną radę inwestycyjną,
Otóż zainwestuj już teraz dosłownie jedną sekundę Twojego czasu, aby kliknąć subskrybuj pod tym filmem. Jak widzisz, ja na bieżąco dzielę się ciekawymi projektami, konkretnymi kryptowalutami, konkretnymi analizami. Nie bawię się w jakąś pogodynkę, a skupiam się na tym, co może dać mi zarobić. I dzielę się tym z Tobą. Tak więc subskrybuj, bądź na bieżąco i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!